To niewielkie miasto, ale o wielkich możliwościach. Jaki był rok 2023 w Suszu? Pytamy o to burmistrza Krzysztofa Pietrzykowskiego oraz wiceburmistrz Lucynę Górnik. Panie burmistrzu, podsumujemy sobie to, co już udało się robić, a co jeszcze w toku. Pytam oczywiście o inwestycje, także jakie inwestycje już za wami, jakie inwestycje przed wami, jakie w toku, no, mające na celu poprawę jakości życia waszych mieszkańców. Te inwestycje rzędu 21 do 25 milionów w tym zakresie, na 21 milionów dostaliśmy dofinansowanie. Dofinansowanie opiewało na kwotę ponad 15 milionów. Jeżeli chodzi o inwestycje na podniesienie infrastruktury kulturalnej, budujemy świetlice, rozbudowujemy, współpracujemy w zakresie rozbudowy infrastruktury, która, no, można powiedzieć, podniesie poziom działalności kulturalnej. To po pierwsze. Cóż, jako znana gmina sportowa, oczywiście inwestujemy bardzo dużo inwestycji podjęliśmy w infrastrukturę sportową. Kończymy dwa boiska. To jest boisko pełnowymiarowe, które i budowa dobiega końca. Skończymy gdzieś za około 1 miesiąc. I boisko wielofunkcyjne w Piotrkowie, gdzie jest szkoła podstawowa, która nie ma hali, nie ma boiska, nie ma warunków. Tam również podnosimy warunki, jeżeli chodzi o działalność sportową, do uprawiania sportu. Oczywiście inwestujemy w drogi, ale również i konieczność, która sytuacja nam wymusza, czyli budowanie kanalizacji sieci deszczowej. To są duże inwestycje, które musimy wykonać w centrum miasta. Mamy problemy z odwodnieniem, odprowadzeniem wód deszczowych. Wspomniał Pan o drogach gminnych. Jakie dobre wiadomości dla zmotoryzowanych mieszkańców Susza mógłby Pan już przekazać? Tak, o jakie odcinki dróg chodzi? Naszym zadaniem jest budowa dróg gminnych, ale są również drogi powiatowe, które nie leżą w naszym zakresie. Jest to zadanie realizowane przez powiat, ale tu również wchodzimy wspólnie realizujemy drogi powiatowe. Wchodzimy w te odcinki dróg powiatowych, z których korzystają nasi mieszkańcy, no bo powiat sam nie jest w stanie wybudować jakiegoś odcinka swojej drogi bez wsparcia gminy. Powiat, gmina i środki zewnętrzne. W nowy rok wchodzimy również z dużym dofinansowaniem dróg powiatowych. To jest kwota 2 milionów 100 tysięcy złotych. Panie burmistrzu, a jak z kolei inwestujecie w zwiększanie bezpieczeństwa waszych mieszkańców? Mamy 4 jednostki OSP, jedną jednostkę miejską, 3 wiejskie. No i oczywiście podnoszenie, można powiedzieć, jakości wykonywanych usług w zakresie bezpieczeństwa, czyli zakup sprzętu. W tej chwili wszystkie praktycznie jednostki mają sprzęt nowy, może nie do końca nowy. Ostatnio jesteśmy na końcowym etapie zakupu samochodu ciężkiego. To jest jedyny, pierwszy samochód ciężki, który planujemy kupić do końca roku dla jednostki w Suszu. Natomiast jednostka ma Mercedesa, który ma 10 lat, czyli praktycznie, jeżeli chodzi o wykorzystanie dla straży, jest to nowy samochód, bo 10-letni Mercedes używany przez OSP, to można powiedzieć, że to jest praktycznie nowy samochód. Ten samochód przekażemy do jednostki w Babiętach. Panie burmistrz, jakie działania miasto podejmowało w celu promocji gminy, zarówno w skali lokalnej, jak i na poziomie całego regionu? Rozpoczęliśmy działania, które rozszerzyłyby naszą promocję bardziej na zewnątrz, bo wiadomo, że tą promocję mamy cały czas do wewnątrz, czyli dla naszych mieszkańców też, ale ważne jest, żebyśmy przyciągali do takiego naszego małego miasteczka też osoby z zewnątrz. I po strategii promocji Suskiego Ośrodka Kultury powstała strategia promocji gminy. Dokument, na który wszyscy niecierpliwie czekaliśmy. W tym roku udało się nawet dostać wyróżnienie w czerwcu. Rebranding miesiąca obok tak dużych miast jak na przykład Rybnik, a my jesteśmy gminą zaledwie 12-tysięczną. W jaki sposób miasto angażuje się w projekty międzynarodowe? Jeśli się angażuje właśnie, to w jakich projektach bierzecie udział, z kim współpracujecie? Od ponad 20 lat współpracujemy z miastem partnerskim Jarmen w Niemczech. To jest współpraca na zasadzie wymiany uczniów naszej szkoły podstawowej i szkoły w Jarmen.
To jest wymiana strażaków, młodzieżowych grup strażackich. To są wizyty z okazji wielkich wydarzeń. W jaki sposób miasto wspiera kulturę? Może króciutko podsumujmy sobie najpierw ten rok. Działo się w mieście? Oczywiście, że działo się w mieście. Tak naprawdę czekamy na lata artystyczne. To jest wiele festiwali, dokładnie 7 festiwali. Największy to nasz szlagierowy festiwal Blender Art Festival w ramach obchodów Dni Susza. Każdego roku zapraszamy gwiazdę zagraniczną, której nigdy nie było w Polsce. I tak oto maleńki Susz po raz pierwszy gości znaną gwiazdę. W tym roku gościliśmy 10 pań, instrumentalistek z Hiszpanii. Tutaj mamy tutaj oczywiście Balkan Paradise Orchestra. I oczywiście nasza polska gwiazda Dawid Kwiatkowski, która przyciągnęła tłumy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv